Witam wszystkich. W dzisiejszym odcinku zobaczycie recenzję gry pod tytułem Conquest of Nerad. Jest to gra fabularnie osadzona w systemie Dungeons and Dragons, systemu, który dobrze jest znany z systemu właśnie RPG, jak również całej masy książek do niego wydawanych. Jest to gra bardzo mocno bitewna dla 2-4 graczy, gdzie przyjdzie nam pokierować jedną z 4 frakcji, które za pomocą różnych fantastycznych stworzeń będziemy musieli oczywiście zdobywać różnego rodzaju tereny. Na naszych z kolei terenach będą znajdowały się różnego rodzaju artefakty, których pilnują dziwne, fantastyczne stwory. My oczywiście po zabiciu tych kanali będziemy mogli zdobyć jakiś artefakt, który pomoże nam wyeliminować naszego przeciwnika. Problem jest taki, że oni mają te same możliwości. W takim razie zobaczcie, jak podbija się Nerad. Na mapie będącej wycinkiem świata Dungeons and Dragons przyjdzie zmierzyć się 4 stronom konfliktu: elfom, sojuszowi ludzi i krasnoludów, nekromantom i orkom. Na planszy poza zwykłymi terenami znajdziemy również wejścia do podziemi pilnowanymi przez potężnych strażników. Po ich pokonaniu czeka nas nagroda, zazwyczaj przedmiot dający przewagę naszym jednostkom na polu bitwy. Każdy gracz otrzymuje kartę swojej nacji, na której znajduje się początkowe rozmieszczenie jednostek, dochód i startowy poziom skarbca. Siły każdej strony konfliktu reprezentowane są przez fantastyczne, dokładnie wykonane plastikowe figurki. W grze mamy 8 klas jednostek, które mimo że różnią się wyglądem od swoich odpowiedników w innych nacjach, mają te same statystyki i zdolności. Część jednostek, jak na przykład piechota, jest bardzo tania, ale ich zdolności bitewne pozostawiają wiele do życzenia. Bohaterowie, czyli wojownicy i czarnoksiężnicy, mogą eksplorować lochy i wynosić z nich skarby, o ile przeżyją. Podwory mają bardzo ciekawą zdolność, pozwalającą po wygranej bitwie zająć niestrzeżoną prowincję przeciwnika, wykonując dodatkowy ruch. Odpowiednie mieszanie tych jednostek w oddziałach jest kluczem do wygranej. Część jednostek, jak na przykład elementale, ma przewagę na morzu, gdzie może atakować z większą siłą. Na lądzie przy ofensywie tę zdolność posiadają machiny oblężnicze. Najpotężniejszą jednostką w grze są oczywiście smoki, jako jedyne mogące wytrzymać więcej niż jedno trafienie. Są jednak dość drogie. Każda strona konfliktu otrzymuje karty różnicujące zdolności pomiędzy poszczególnymi rasami. Wygląda to tak, że jedna rasa ma mocne karty walki, inna negująca działanie kart przeciwnika lub pomagająca w walce z potworami strzegącymi wejść do podziemi. Zdobyte tereny oznaczamy żetonami naszych wojsk. Wszystkie konflikty w grze rozwiązujemy za pomocą różnych kości. Zasada jest prosta, im mocniejsza jednostka, tym większą ścienną kostką rzucamy. Trafienie uzyskuje się na rzucie 6 lub więcej. Pierwsze co robimy, przygotowując rozgrywkę, to oczywiście rozmieszczenie naszych jednostek. Rozmieszczenie jednostek jest standardowe i na planszy mamy wyrysowane, gdzie te jednostki powinny się znajdować. Jak również na plansze wędrują nam potwory do lochów, których oczywiście wcześniej nie oglądamy. Jeśli mielibyśmy jakiekolwiek wątpliwości, czy umieściliśmy wszystkie nasze jednostki, tych informacji dostarcza karta rasy, którą dostajemy na początku rozgrywki, jak również ile bierzemy złota. Do przygotowania pełnego brakuje nam jeszcze wzięcia 2 kart stali i to robi każda strona konfliktu. Z drugiej strony, skoro już mam tę kartę w ręku, nie można byłoby zauważyć pewnej głupoty. Mianowicie bardzo fajnie, że znajduje się, jak wygląda rozgrywka, dokładnie nasza runda, jak również jak wygląda bitwa. To jest fajne. Po drugiej stronie natomiast znajduje się coś kompletnie bez sensu, czyli mianowicie, że możemy sobie tutaj położyć nasze karty. No po kiego to się tutaj znalazło? Brakuje tutaj mianowicie jednej rzeczy, mianowicie statystyk jednostek, czyli ile się ruszają, jakie iloma kośćmi w trakcie bitwy rzucają. No tego niestety nie ma, a
Taka informacja jest tylko i wyłącznie w instrukcji, która jest średniej jakości i bardzo szybko się może zniszczyć, co bez Xero niestety się nie obejdzie. No ale trudno, w tak pięknym wydaniu niestety znalazł się jeden bubel. Kiedy już to wszystko zrobimy, musimy sobie wybrać również wariant rozrywki. Mamy właściwie dwa warianty rozrywki. Wybieramy sobie albo każdy na każdego, kiedy oczywiście każdy rzuca się na każdego. I w tym momencie wybieramy sobie krótką na 13 punktów rozgrywkę, średnią na 20 punktów. I długą, kiedy musimy zdobyć, jedna ze stron musi zdobyć wszystkie stolice przeciwników lub mieć takich 8 kart uzbieranych, kiedy to zrobi, wygrywa grę. Możemy sobie również wybrać grę drużynową, czyli czerwoni z czarnymi i żółci z niebieskimi, tylko i wyłącznie takie warianty są, czyli dobrzy na złych. Kiedy wybieramy sobie taką rozgrywkę, czyli w drużynach, możemy sobie wybrać krótką na 20 punktów, średnią na 30 punktów, oczywiście te punkty są wspólne dla drużyny. Jak również możemy zdobyć 12 takich skarbów. Za co zdobywa się punkty? Punkty zdobywa się za podbicie regionu przeciwnika, to jest jeden punkt, za zagranie karty skarbu od 1 do 3 punktów lub za zdobycie stolicy przeciwnika możemy zdobyć 5 punktów. W takim razie przejdźmy do tego, jak w to grać. Sekwencja rozgrywki jest zawsze taka sama i wygląda w ten sposób, że najpierw ruszają się czarni, później żółci, czerwoni i niebiescy. Sorry, że takie nazywanie ich, ale po prostu ich nazwy czasami są tak kosmiczne, że po prostu nie chcę specjalnie kaleczyć. Od czego rozpoczynamy naszą turę? Nasza tura składa się z 6 faz. W pierwszej elemencie bierzemy kartę. Nasza karta to są oczywiście elementy, które tylko i wyłącznie różnicują nam strony biorące udział w konflikcie. Jest to właściwie jedna rzecz, która je różnicuje, ponieważ statystyki poszczególnych jednostek, czyli i potworów, i piechoty, i okrętów, właściwie są takie same. Mi to akurat nie specjalnie przeszkadza. Kiedy wzięliśmy już kartę, bierzemy się za ruszanie naszych jednostek. Możemy poruszyć właściwie w dowolny sposób. Od 1 do 3 się ruszają, w zależności czym ruszamy. Kiedy mielibyście wątpliwości, czy te elementy będą widoczne, po prostu przewróćcie sobie te rzeczy, którymi poruszyliście, nie będziecie w tym momencie mieć problemu. Oczywiście możemy atakować naszych przeciwników i właśnie w tym momencie będę to robił, jak również możemy atakować lochy, które znajdują się z tej strony. Skoro odeszliśmy, załóżmy, że zakończyłem mój ruch, pora się przypatrzyć teraz walce w tejże grze. Walka jest bardzo prosta. Za każdą naszą jednostkę bierzemy kość, która jej przypada. Piechota rzuca K6. Jeśli chodzi o atakujące balisty, one atakują K8, znaczy machiny oblężnicze. Przeciwnik ma bohatera, który rzuca K10 i piechotę, która również rzuca K6. W tym momencie jednocześnie rzucamy tymi kostkami, trafienie jest na 6 i do momentu, kiedy tutaj znajduje się ktokolwiek innego koloru, walka toczy się do momentu, kiedy tego nie będzie. Gracz atakujący ma możliwość wycofania się na przyjazne pole. Jeśli tego nie zrobi, no to oczywiście walka trwa do momentu, kiedy się któraś strona nie wykrwawi. Załóżmy, że czerwona mu się udało, zaznaczamy sobie, że nam się to udało, to jest nasze pole. I to właściwie tak samo wygląda walka, kiedy zaatakowaliśmy naszym bohaterem. Tylko i wyłącznie lochy możemy atakować bohaterami, którymi są czarnoksiężnicy i oczywiście we wszystkich rasach cokolwiek na... to akurat jest jakaś kucoświnia, no cokolwiek na czym będziemy jeździć, to są nasi bohaterowie, czyli wojownicy i czarnoksiężnicy. W tym momencie trafiłem na jakiegoś zielonego gluta, który ma możliwość rzucenia dwoma kostkami K8 i walka wygląda identycznie. Ja rzucam, on rzuca, aż ktoś kogoś trafi. Wszystkie nasze jednostki poza smokami mają tylko i wyłącznie jeden punkt wytrzymałości. No on w tym momencie ma dwa, bo ma dwie kostki, więc warto byłoby tutaj się pofatygować większą ilością. Kiedy go zniszczę, zabiję lub nie wiem, cokolwiek się robi z glutem, rozpuszczę cokolwiek, mam możliwość wzięcia karty skarbu. Ta karta skarbu, i teraz słów kilka więcej o nich, te karty skarbu biorę w ilości 1. To są oczywiście różne rzeczy, które wyciągnęliśmy z tego pogorzeliska, czyli to będzie dawało nam z jednej strony punkty zwycięstwa, jak również własność, którą będziemy mogli dopasować do oddziałów lub zdolność, która będzie oddziaływała przez całą rozgrywkę. Część kart, i zaraz to znajdziemy, ma na przykład takie moce, które są tylko i wyłącznie jednorazowe, ale z grubsza większość tych kart jest wielorazowego użytku. Co robimy dalej? Dalej mamy możliwość zmienienia położenia naszych jednostek latających, czyli możemy dodatkowo poruszyć się smokami. One nie mogą
nie poruszyć się o, znaczy nie mogą zakończyć ruchu na morzu, a sorry, jeszcze nie powiedziałem, w miejscu, gdzie zostawiliście, pokonaliście potwora, teraz wędrują te potwory w liczbie dwóch. Więc jeśli będziecie chcieli, to możecie się tam pofatygować jeszcze raz. W tej fazie również nie możecie zakończyć ruchu na tych potworach, musicie cofnąć się na teren, który wcześniej zajmowaliście. Co robimy dalej? Dalej macie możliwość kupienia nowych jednostek. W waszych stolicach możecie kupić do 4 jednostek, wszędzie gdzie indziej do 2 jednostek i tutaj uważajcie, ponieważ jeśli przeciwnik zajmie wam zamek, to jest bardzo wredna rzecz. Jeśli zajmie wam stolicę, wy będziecie brali dochodu tylko i wyłącznie połowę tego, co braliście. Jak również, kiedy zajmie wam jakąś inną, dowolną miejscowość z zamkiem, to on przejmuje kontrolę nad tym zamkiem i to on będzie mógł tam produkować swoje jednostki, więc tutaj trzeba dosyć mocno uważać. W ostatniej fazie zbieracie dochód z waszych prowincji, za każdą własną prowincję dostajecie jedno złoto, więc macie to oczywiście bardzo fajnie na waszych kartach wyjątkowo rozpisane, ile macie na początku, a później to łatwo liczyć, ponieważ w zależności ile znajduje się takich waszych takich oznaczeń, po prostu wiecie, ile do tego nie musicie sobie dorzucić. Tak wygląda gra, aż któryś z graczy lub sojusz nie osiągnie warunków wygranej. Co w takim razie możemy powiedzieć o grze Kongos of Nerath? Jest to gra, która jest bardzo ciasna na planszę. Bardzo często w momencie, kiedy rozwijamy rozgrywkę, tych jednostek mamy coraz więcej, na planszę robi się tak ciasno, że ciężko zobaczyć, co tam się aktualnie znajduje i ciężko wcisnąć w poszczególne tereny. Twórcy postarali się ten problem rozwiązać w pewien sposób, dodając takie rzutowniki, które potykamy pod nasze jednostki, co nie do końca się sprawdza w rzeczywistości. Na minus oczywiście trzeba byłoby również w grze teraz zaliczyć to, że nie ma tych statystyk, które musimy sobie wydzierać, które znajdują się w instrukcji, która jest takiej no, pośredniej jakości, to nie jest papier kredowy, więc może to się dosyć szybko zniszczyć, więc lepiej sobie to odbijcie. Skoro te wszystkie rzeczy mają te same statystyki, to dlaczego nie daliście tego na planszy chociażby? Wszyscy by widzieli, łatwy dostęp, każdy by to nie mógł sobie zobaczyć. Na plus minus można byłoby zaliczyć system bitewny, chociaż ja jak najbardziej na plus, w zależności od tego, czy wam się to podoba, to na plus czy na minus. On jest dosyć losowy, natomiast wydaje mi się, kiedy posyłamy na przykład dwa smoki na dwie jednostki piechoty i jeden rzuca K20, a drugi K6, kiedy rzucamy kostką, raczej wynik jest w tym momencie do przewidzenia, więc po prostu warto byłoby sobie kombinować z rodzajami stworów, które w tym momencie mamy. I to właśnie jest duży plus tej gry. Już widziałem w internecie rozpiski najlepszych ofensywnych i defensywnych formacji, czyli prawda, można sobie pokombinować z tymi jednostkami, można sobie je powrzucać, a w zależności od tego, jakie tam skarby będziemy mieli, te nasze jednostki no, nabierają zupełnie innego kolorytu. Na plus oczywiście należałoby również w grze zaliczyć ekstremalnie fantastycznie przepiękne wydanie, poza tym jednym mankamentem, o którym mówiłem. Rzeczywiście bardzo fajnie w tym momencie jest się wczuć w tę rozgrywkę. Na plus oczywiście też grze trzeba zaliczyć to, że jest to gra ekstremalnie fantastycznie bitewna. Od samego początku musimy łapać się za łby z naszym przeciwnikiem, naszym najbliższym sąsiadem, bo jeśli nie, to prawda, on do nas przyjdzie, a jak jeszcze on do nas przyjdzie i ktoś jeszcze, no to właśnie możemy pakować manatki, no i gra dla nas się kończy. Kongos of Nerath to gra dosyć ciekawa, z bardzo fajnymi pomysłami i jak najbardziej może się i podoba się wielu osobom. Następna wideorecenzja już bardzo niedługo, a zobaczycie w niej Horror Arkham, grę o pradawnych stworach próbujących przedostać się do naszej rzeczywistości. W skrócie pięknie opakowana proza Lovecrafta. Zapraszam!